Mamy tutaj rozłożone trzy latawce komorowe. Są to trzy różne firmy: FlySurfer, FlyMax i Ozon. Latawiec komorowy składa się z brydli. Są to takie linki przyczepione do latawca. Od tych linek idzie bar z długimi linkami, który na samym końcu trzymamy i sterujemy latawcem. Latawiec składa się z tipów, z lewego tipu i z prawego. Krawędź natarcia jest to ta krawędź, przez którą wiatr wlatuje do latawca. Mamy tutaj komory otwarcia wloty powietrza. Krawędź spływu jest to część na dole latawca. Jest to wzdłużna linia dolnej części latawca. Jeśli chcemy wypompować powietrze z latawca i go zwinąć, musimy otworzyć wentyl, który znajduje się z tyłu latawca. Jest zapinany na zamek. Brydle są ustawione w trzech, czterech rzędach, w zależności od producenta latawca. Rzędy znajdują się w poziomej linii wzdłuż latawca. Tam jest pierwszy rząd, tu jest kolejny rząd, trzeci i czwarty. Te rzędy tworzą sieć brydli, taką pajęczynę, która na końcu jest połączona speed systemem. Speed system jest to kilka linek, które poruszają się po bloczkach i dzięki temu ułatwione jest sterowanie latawcem. W tym miejscu kończy się speed system i podłączamy tutaj linki od baru. Tak samo jest z drugiej strony symetrycznie. Na pierwszy rzut oka wszystko jest poplątane jak spaghetti, jednak po dosłownie kilku sekundach, kilku ruchach wszystko się bardzo ładnie odplątuje i jest dobrze ustawione.